Wpadaj na Discorda, pierwszy link w opisie. Tutaj macie 5 ostatnich subskrybentów, jak chcecie tam znaleźć, to zostawcie suba. No elo, ja jestem Sobkan, no i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z ocenia serwerów Nelta. No i dzisiaj znajdujemy się na Karton RPG. No i po zalogowaniu się mamy do wyboru spawn Los Santos, przerwalnie posiadłość, no i prawo jazdy. Jest to, już widzę, że PS RPG tutaj po chudzie i właśnie po tym wyborze spawnu witam ogólnie wszystkim. Więc w porządku. Aktualnie jestem ja i jakiś Grzymek. Grzymek ma jakiś nick podświetlany. Czy jest to admin może jakiś? Nie, nie jest to niestety admin, więc przynajmniej nie będzie z nami latał. No okej. Mamy fotoradary na tym samym miejscu co na PSRPG. No i tutaj mamy prawiazdę, mapowanie, widzę, że jest takie samo, no ale w porządku. Dobra, polski serwer RPG, darmowe premium, średnie zarobki. No okej. No to odpalanie standardowe z piesa. Prawko już chyba było wtedy, co mnie szalony gracz kurwa nie chciał puścić i jebany co chwilę chodzi i mnie taranował, więc chyba to prawo jazdy tak, tutaj już kończymy, ale my nie kończymy, my jedziemy zwiedzać dalej. Tutaj mamy przybranie w tym miejscu, na PSRPG jakiejś tam wersji pamiętam, że to było tam na szpitalu. No i tutaj to mapowanie też kurwa jest niestety z PSRPG, no nawet mapowania nie umiem zrobić, no to średnio, no i mamy te dwa chudy, te podstawowe z GTA. No i po prostu te zwykłe PLN-y. Czekajcie, F1. F1 nie działa. F2 za to działa. Panel shaderów, włącz detale, tak o. Tak o, sobie włączymy detale, bo czemu nie? Czemu nie, jeżeli możemy? F4, F5. No i tutaj mamy podmienione, czyli partnerzy. Jeśli chcecie tu znaleźć, nagrać to z serwera, zgłoś się do założyciela. To wy to pewnie oglądacie, bo pisaliście serwer w opisie, to będzie tam napisać. No i tutaj mamy również te same autobusy, no nic tu chłopaki sami nie zrobiliście. Od F1, przepraszam, F11, też jest kurwa mapka jakaś podmieniona. Chociaż nie wiem co mi to da, ale tam, będzie sobie napisać, że kozacko, dobra, co pozmieniali. No starali się jakieś to kurwa przerobić, tylko że im to niestety nie wyszło. Mają tam jeszcze te losowe zdarzenia na drodze, to jest ta praca do tych frakcji. No tankowanie też jest no, takie samo jak na PSRPG, tylko tutaj jest powiększony rozmiar. Z tego co tam widzimy, to jest większy po prostu rozmiar, bo tam to się jakoś mniejsze odpalało, to takie rozciągnięte bardziej. No nie wiem, no próbowali coś przerobić, ale to tak o wyszło. Tutaj to wyczyścili ten napis, że coś tam PSRPG zapraszamy. Ja nie wiem po co w ogóle takie serwery mam oceniać w sumie, bo już tyle razy to widzieliśmy. Jeżeli znacie temat, że to i tak będzie pewnie 1 na 10, może 2 na 10, jak coś znajdę autorskiego, w co wątpię na razie, bo nic tutaj autorskiego nie widzę, no to nie ma sensu takich serwerów pisać naprawdę, jeżeli jest to coś, co już było. To ten, tak samo piszecie mi o tych Gold Life'ach, jakieś PLRPG. Sprawdzajcie, bo te serwery już były niektóre. No i toki Gold Life i PLRPG. Już się na kanale tutaj pojawiłem, więc sobie sprawdzajcie co tam było, a czego nie było. Możecie w sumie napisać jeszcze co myślicie o aktualnych miniaturkach. Czy klikalibyście tak o? Czy klikacie, bo klikacie? Czy po prostu was zachęcają miniaturki i tytuł? A tak o, chcę sobie wiedzieć. Jak was na clickbaity łapać. Dobrze by było, byście napisali w komentarzu. Serduszka, bo przypinam tak o. Dobra, to obrzeża widzieliśmy, więc udajmy się w te dolne wybrzeża i zobaczymy tą przechowalnię i tego ludka jeszcze, może tam coś dodali własnego, ale szczerze to w to wątpię. Nie no, tutaj była praca autobusów, przechowalni nie chyba tylko nie widzieliśmy. No i są, tutaj w ogóle jest mało rzeczy powłączanych, patrzcie, już to połowa rzeczy jest niewłączona, to jest jedna praca, nie, dwie prace tutaj są tylko. Wszystkiego nie powłączali, nie nawet to agenci jesteście, przechuje to dalsze. To serwer widzę, że po chuju to pół paczki PESA powłączali. Chyba, że teraz go robią, ale widzę, że są ten. A nie ma chłopa, ale był przed chwilą i on był w jakimś gęgu, czy chuj, jakim tam był. Tam jest gdzieś w ogóle przechowalnia. Oni chyba sami to próbowali ten. Pewnie sobie wzięli mapowanie z neta z jakichś randomowych miejsc i tam porobili jakieś przechowalnie, chuj wie co. Tylko markery ten. No tego chyba nie było na PSRPG, no ale macie mapowanie. No i w tym miejscu mamy 4 mechaniki. No tak, oni tylko po prostu w inne miejsca ustawili. No ale jakieś tam mapowanie podstawowe, ułomne zrobili, więc. No okej, okay, no. No ale to dalej jest. To jest plagiat po prostu i nic tutaj szczególnego niestety nie ma na serwerze.
no bo co by tu szczególnego miało być. No ale bez kitu to jest tylko parę rzeczy powłączanych. Zobaczmy jeszcze, czy szpital, przynajmniej obiekt podmienili, ale ono jest w tym samym miejscu, co na PSRPG, tam będzie pisało, że pogotowie jakieś tam. Jeszcze frakcje Safedy również mamy przeniesioną. Oni chyba po prostu tylko przenieśli koordynacje, no i możliwe, że skopiowali budynek i dali go w innym miejscu i tak, to jedynie tutaj ich przerabianie serwera wyszło, no ale niestety, no nie wiem, ktoś to ma powyżej 5 IQ, to przecież zauważy, kurwa, że jest to PSRPG, więc później pisanie, że jest to serwer autorski, chociaż nie mówię, że pisali, bo nawet nie czytałem wszystkich komentarzy, nie będę mówił, że wszystkie czytałem. Ale okej, okay. Znaczy wszystkie czytałem, zaraz wiecie, że nie czytam komentarzy. Nie czytałem po prostu odpowiedzi, a tam jakieś były co do tego serwera. Ktoś tam zaproponował i ktoś bym coś tam odpowiedział chyba. O liczniku ja się wypowiadałem, nie wiem, ale chyba każdy wie, że to nie jest ich lit, bo widzimy go co drugie ocenianie. On był w sumie na 4Life'ie chyba, nie wiem czy on z 4Life'em, wiecie, czy 4Life po prostu podjebał licznik od kogoś. Bo na 4Life'ie jest taki sam licznik, tylko sobie można dokupić zmianę kolorku i w sumie to tyle z tych liczników. Ale wątpię, żeby 4Life podjebał, pewnie oni jakoś podjebali, znając życie. No i kolejne zdarzenia na drodze, frakcja, usuwać mi to, kurwa. Safedy to chce nas zabić w tym mieście, jak chuj. No i tutaj mamy szpital, no myślałem, że to będzie ten 3D po prostu, ale to jest taki zwykły szpital, więc możliwe, że jest to z PSRPG właśnie. A nie, tutaj mamy te karetki z tyłu, tak? Czyli jest jakieś mapowanie, ale to też nie wasze. No nie wiem, no nic tu chłopaki nie zrobiliście w sumie autorskiego, bo nic to autorskiego, kurwa, nie ma, no. Ja mamy jakąś pracę w WoW, więc jeszcze sobie zobaczymy, co to jest, bo to jest jedna z dwóch prac aktualnie na serwerze, bo jedno mamy autobusy i drugie to pewnie będzie Street View, bo coś tam pisałem o Street View, że jakieś razy dwa jest dzisiaj. I to jest serwer średnich zarobków, więc okej. No i tak, to mamy Street View, w ogóle w takim miejscu, to kurwa na mieszkaniach, serio? Parking byście zrobili, chyba że nie umiecie rzeczywiście mapować i tamto. W sumie to mapowanie chujowe było, więc no, takie to sobie. Street View, gracz, Premium Plus, wymagania. Prawo jazdy, no tak, oczywiście 4000 tylko jak jesteś graczem, a 40 tysięcy sobie premium, to kurwa potrafi się zachęcić, ale ja nie wiem po chuj robić serwer, który jest plagiatem i zatem kurwa podpisywać się pod autora mapy i jeszcze na tym zarabiasz, no przecież kurwa, to brak poszanowania czyjejś pracy jest ewidentny, ale przynajmniej FPS-y mi nie spadają do 20 jak na niektórych serwerach i później mi ktoś pisze, że ma słaby komputer, kurwa gość, jak kurwa GTA 5 na 5M z tym odpalałem sobie z modami graficznymi, kurwa, no to pozdro. I to na full detalach, full HD, tak o, i FPS-ów to miałem dobre 150 ponad słabo, po prostu niektóre serwery są niesoptymalizowane i nie tylko ja mam te lagi, bo tam większość osób pisało już na jakimś serwerze, że też mają lagi niestety i to jest tutaj też kurwa PSRPG, jednak mapowanie, pysi, kurwa PSRPG. Ja pierdolę, to w sumie może East City nawet. Ja no East City trochę inaczej wyglądało w wersji Los Santos, co w sumie nie wszystkiego nie powłączali, to tak nie wiadomo. No w sumie to nie wiadomo, no bez kity kurwa nie wiadomo. Chociaż tutaj laguje, no w tym mieście laguje, bo jest mapowanie na stronę, że te FPS-y spadają. No w chuj tu spadają FPS-y. No i kurwa zdaliśmy jeszcze prawko na koniec. Czyli w tym odcinku zrobiliśmy wszystko i nic. Zobaczmy sobie jeszcze, jak ten może kurwa, może przebieralnie was tym zrobili, a tutaj nie zobaczę jakiś kurwa hiper zajebisty przebieralni. Ale wątpię, szczerze to wątpię, że jakaś ultra zajebista przebieralnia to będzie. Mapowanie z GTA San Andreas, no i zmiana skina, no to... No. Ale ponoć darmowe jest premium, co? Tak? Czy nie pojebałem serwery? Darmowe premium, no to... O. Oszukali mnie, zostałem oszukany jeszcze, kurwa. Oszukali mnie i clickbait jeszcze mam. Ja pierdolę, oszukali mnie na premium. I nawet bota nie u mnie potrafią ten. Albo siano w ogóle dostałem. Ta niespodzianka też jest, które są średnie zarobki. Są duże zarobki, 247 tysięcy, aby się zarabiali. Kurwa, to raczej nie byłyby małe zarobki, no ale tak, już jesteśmy zarobieni w chuj. No i w sumie to nic tutaj więcej nie mamy na tym serwerze, no nie wiem, jeszcze urząd może zrobili. No pewnie nie, jak bankomaty będą już kurwa, muszę mieć kartę bankową płatniczą, no nie, no to bez sensu. Serwer jest w ogóle bez sensu, kurwa, jest to po prostu gotowy serwer, no, mapowanie tak samo. Interiory też, no nie wiem, bez sensu, to no, dla mnie to 1 na 10 po prostu i tyle. Próbowali coś tu pozmieniać, ale nic nie wyszło. Jak nie umiecie robić ludzie serwery, to się za nich po prostu nie bierzcie, bo to nie ma najmniejszego sensu. Jeszcze oszukali mnie tu na premium, to już w ogóle skandal, kurwa. Nie no, ja sobie robię wyjebana w tej premium, ale przynajmniej clickbait będzie.
Jak wbiłeś się dla Keybait, zostaw łapkę w górę. No i napiszcie, jaki serial miał być następny, ale nie takie pseudole. Bez wam Subcan, trzymajcie wszyscy. Do następnego. Yo!